Marcin Garuch po rocznym wypożyczeniu do Chojniczanki wrócił do Miedzi Legnica. Jak się czujesz w swoim domu, tak można powiedzieć? No, bardzo się przede wszystkim z tego cieszę. Mi się wydaje, że ten rok dał mi dużo tam w Chojniczance. Zdobyłem nowe doświadczenie, trochę odpocząłem od środowiska tutaj i teraz wracam naładowany i pełny chęci do walki o grę w Miedzi. Jak ci się podoba ta Miedź Legnica? Trochę się zmieniła od twojego ostatniego odejścia. No, na pewno duże zmiany. Widać też całkiem inaczej zespół reaguje na te zmiany, całkiem inaczej wyglądamy niż z tego, co ja pamiętam na treningach wcześniej. No, ale cieszę się z tego, dużo chłopaków zostało i to przede wszystkim jest ważne, że ten zespół jest budowany na długie lata. Doszło do nas kilku nowych chłopaków z potencjałem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w sezonie. Wyjeżdżacie teraz na kilkudniowe zgrupowanie, bardzo wartościowe sparingi z Jagiellonią, Białystok i Chrobrym Głogów. Czego sobie obiecujecie po tym zgrupowaniu? No na pewno to będzie czas, żeby jakby ci nowi chłopcy, którzy doszli, żeby się zaklimatyzowali w zespole, a przede wszystkim przepracować dobrze te parę dni i poznać się lepiej w tej filozofii, którą teraz będziemy mieli na boisku do zrealizowania. Te dwa sparingi bardzo ważne, każdy będzie się chciał pokazać z jak najlepszej strony, bo tak jak mówiłem wcześniej, już każdy ma czystą kartę i każdy walczy o skład, dlatego mówię, te dwa sparingi będą jakimś tam czasem, żeby się pokazać i udowodnić trenerowi swoją przydatność do zespołu. Miedź Legnica w tym sezonie ma jasny cel, awans do Ekstraklasy. Dla ciebie to byłoby chyba wielka sprawa, awansować z Miedzią Legnica do Ekstraklasy. Teraz jest jasny, określony cel i mi się wydaje, że każdy z chłopaków wierzy w ten cel i gra o ten cel przede wszystkim. Mamy grupę ambitnych ludzi i po prostu musimy ten cel zrealizować, bo ja już przeżyłem dwa awanse do pierwszej ligi i teraz chciałbym przeżyć kolejny tutaj z Miedzią do Ekstraklasy.